Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku chce kasacji wyroku, jaki wydany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie, która poruszyła do głębi nie tylko mieszkańców Suwałk, ale także rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Spora poczekalnia znajdująca się w budynku dworca PKS przy ulicy Utrata stoi pusta. Pasażerowie korzystający z komunikacji autobusowej muszą na stojąco oczekiwać w około 20-metrowej klitce, która niegdyś w czasach suwalskiego PKS-u była pomieszczeniem dla dyżurnego ruchu. 3 zł i 60 groszy będzie kosztował tak zwany normalny bilet na przejazd miejską komunikacją na terenie miasta. Ulgowy połowę tego. Na uroczyste włączenie choinki zaprasza prezydent miasta. Tradycyjnie 6 grudnia Mikołajki.